Siema. Moir SD30. Zoom zrobiłem tutaj specjalnie na ten ekran główny, żeby pokazać, jakie są przestery. Mordy sobie nie pokazuję, ale mniej więcej ten ekran, żeby było widać. Niektóre mam zmienione. Nie chciałem robić resetu systemu. Nie chciałem dawać tutaj pyk i reset, bo by mi wyzerowało wszystkie ustawienia. Aczkolwiek. Może nawet dobrze, że są te moje brzmienia, ponieważ sobie możesz zobaczyć, jak można zmodyfikować te, które już mamy tutaj systemowo wgrane efekty. Tak więc zaczynając tak, jak mówiłem wcześniej, ale to powtórzę jeszcze raz, bo mógł ktoś nie oglądać. Mamy w tym wzmacniaczu 10 banków po 4. Dlaczego po 4? A, B, C, D, 4. 4. O, źle zrobiłem. Bank 0A. BCD. 1A, BCD. Czyli po prostu mamy od 0 do 9, czyli w skrócie mamy 10 banków po 4, czyli mamy 40 w skrócie, 40 zapisów użytkownika. Możemy oczywiście sobie zrobić. Jak kupujemy wzmacniacz, mamy 40 ustawień fabrycznych zamontowanych. Dobra, jedziemy. 0A, tu clean, clean. To akurat clean, który ja już zmodyfikowałem, bo te, które modyfikowałem, mają inną nazwę, przynajmniej tą taką, którą ja pamiętam, że ja sobie ją nadałem. Tu mam po prostu. Zwykły czysty kanał z reverbem. Dajemy sobie. Możemy sobie tą gałką zmieniać. Tutaj przesuwać o 1, przesuwać o 1. Albo sobie klikać tu A, B, C, D. B. Co tutaj mamy za efekt? Clean reverb. To jest też moje ustawienie. Następny. Clean delay. To też moje ustawienie z delayem. Taki akurat śmiesznie brzmiący. Tu akurat mam, tu mam metal ustawiony po prostu tak, żeby mieć na szybko jakiś metal. Przester, uwaga. Bardzo taki czytelny ten przester tu jest zrobiony. Przeze mnie to mła zrobiłem, ja, mła. Teraz 1A, Metal 01, to też jest moja modyfikacja. Z delayem. Metal 02. Taki trochę przymulony. Metal 03. Takie brzmienie. Metal 04. Tak dość taki jest siarczysty taki. To też przeze mnie ustawiony. Oczywiście to szum można oczywiście jeszcze wyeliminować, klikając sobie gdzie to jest, amp i bramkę szumów. Klikając sobie jeszcze, oj, trzeba przeklikać. Bramkę szumów już jest wyłączona, więc wystarczy wtedy dać save. Już mamy wyłączoną, jeszcze raz save. Po prostu mamy wyłączoną bramkę szumów, znaczy włączoną, sorry, mocniejszą zrobioną. Więc wszystko jak w najlepszym porządku jest. W niektórych po prostu szumi, po prostu, bo nie zmieniałem bramki, albo po prostu było jakieś ustawienie fabryczne. Metal slow. Nie pamiętam, o co tutaj chodziło. Solo git. O. Thank you.
to akurat też przeze mnie ustawione pod solówki, taki z takim delayem. Następny Metal Solo 3, czyli z kolei znowu. Solo pewnie za chwilę się skończył. I metal solo następny. O! Z takim mocnym delayem. Dobra, następna baza 3A. Metal 03. To jest kolejny jakiś mój metal. Już taki bardziej agresywny, ale dobra, te zapisane efekty się już kończą, ponieważ na 3B mamy już z chorusem. Jest fabrycznie ustawiony. Broken D. No taki właśnie no ciekawy brzmi, takie no ta baza tych efektów zrobione już przez producenta pokazuje co, jakie można efekty uzyskać, takie do rozkminy. Czysty z reverbem. To też, to są w ogóle już przeze mnie niezmieniane, te wcześniejsze i te tutaj. Bardzo fajne, takie mięsiste, takie nie będę gadał, po co będę grał. Śmieszny efekt. Another. Taki dość mocny delay, ale w miarę krótki. Thank you.
Gent, takie kurde ostre. Feel good. Taki hardkorowy trochę brzmieniowy. Teraz baza szósta. G-Rate? O kurde, nawet nie wiem, co to jest. Automatyczna kaczka zamontowana. 6B Forest. Fajne brzmienie. Następny Crash. Bardzo fajny, lejący się taki przester, super brzmiący. Dobra, następny Udu. No, dość takie. Harmony. Już coś to jest, nie tak jest. No, ciekawy efekt. Dobra, dalej. Taki przester, następny 7C. O, już coś tam się dzieje. Tak jak mówiłem, zamontowane są takie fabrycznie wsadzone, żeby po prostu zobaczyć, co można zrobić. Nie? Spoko. Teraz baza ósma. No to tu już jest zrobione przeze mnie. Chyba. Albo nie. Super brzmiący metal. Smooth. Też bardzo fajny z delayem. Cold Clean. Fajne. Coś tu aż z wrażenia trącam. Clean plus Octaver. Mm-hmm.
oktawa do tego, do naczysty kanał, chyba z jakimś przysterem. Tutaj akurat właśnie dla jednego z uczniów. Jeden z najbardziej ostrzejszych przesterów, jaki się dało tutaj wysępić z tego. Przyznać, że naprawdę mega, mega mocno to ustawiony, genialne brzmienie. Tutaj właśnie też dla jednej z uczennic. Tutaj mamy z kolei podsłuchawki. To akurat ja ustawiałem, to już tego nie ma. I dla Kuby. Też super mocno brzmiący. Tutaj to, co mogę dodać jeszcze od siebie, że do każdego z tych efektów możemy nałożyć jeszcze, to jak widać, że mamy modulacyjne, tak mamy nazwę, że distortion jest włączony albo wyłączony, nazwa wzmacniacza, nazwa samego bazy, który to jest w tym jakby banku, nazwa nasza, którą możemy wpisać clean reverb. I możemy modulacyjne włączyć, czyli jeżeli tutaj jakiś modulacyjny sobie zategowujemy, to wtedy on będzie pokazywał, że jest włączony jakiś modulacyjny. O, chorus. Delay z kolei, jeżeli klikniemy w ogóle tutaj, to delay po prostu wtedy teraz będzie pokazany, o, że mamy digital, no i reverb, że church. Możemy oczywiście to wszystko powyłączać. Dobra, chodź tu jeszcze raz, muszę kliknąć. Dwa razy trzeba kliknąć. I teraz mamy modulacyjny off, delay off, reverb off. Czyli możemy równocześnie mieć tak naprawdę cztery efekty, no przester albo czysty kanał, modulacja, delay, reverb. Bardzo ważne jest to, ponieważ możemy mieć właśnie równocześnie trzy różne, na jednym brzmieniu możemy mieć trzy różne efekty nałożone. To jest bardzo, bardzo fajne. Oczywiście tutaj można było powiedzieć, aha, ale jeżeli bym chciał na przykład dwa modulacyjne, to już nie za bardzo mogę włączyć. No bo tak, bo mogę sobie albo klikamy, mamy delaya, albo modulacyjny jakiś któryś, albo reverb, znaczy równocześnie, prawda? Nie możemy na przykład dwóch chorusów na różnych ustawieniach włączyć, ale akurat to jest tak przewidziane, jak jest zwykle używany, prawda? Że reverb, delay i jakiś modulacyjny nakładany jest, prawda, na brzmienie. Więc no, fajna opcja, bo w niektórych wzmacniaczach po prostu możemy mieć nałożony w takich małych kombiakach, możemy mieć reverb i przester albo czysty kanał na przykład, prawda? A tutaj możemy mieć akurat na trzy. Ale dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o brzmienia. Myślę, że jakieś następne filmy też zrobię o nim, jeżeli chodzi o tutaj ten looper. Zabawa z looperem i rytmem. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!